Dobra, a więc Gambit napisał tak: wszystko podstawowe przedmioty na pierwszy tier, a dodatkowe możesz na trzeci, ale po jednym przedmiocie tylko. Jezu, jak ja kocham te wyzwania, to jest, to dodaje mi do tej gry takiego wigoru. Czyli tak, wszystko na pierwszy, a dodatkowe mogę na trzeci, ale tylko po jednym przedmiocie. Oprócz krucyfiks czy kadzidło? Kadzidła też na trzeci, ale możesz sobie więcej wziąć. Gambiptis, no skoro tak, to tak zrobię. Dobra, skupiam się. O nie. Ale gnój. Dobra, to tak, kadzidełko, jeden zapalnik, noktowizor, spoko i wchodzimy do pokoju ducha. Mam zgadnąć ducha, ale mogę mieć więcej kadzidełek i mam zrobić win streak 25. Dobra, to dzisiaj dobijmy chociaż tak do 10. Noktowizja i wchodzimy. Z termometrem. Najpierw znajdujemy breaker. Dobra, jest, super, na początku. Jaka to jest temperatura? Bo tutaj wolno widać, wolno to zajmuje. Chyba bym popatrzył, wiecie na co bardziej, na po prostu mroczny oddech. Tutaj spada temperatura dosyć ostro, ja nie wiem czy ona zaraz nie wróci, bo ten pierwszy termometr tieru pierwszego jest dziwny. Tak, tu jest mroczny oddech, dobra, super, naprawdę super, bardzo dobrze się układa ta runda. Mamy już na samym początku zajebiście ogarnięty dom, breaker, pokój, tracimy jak najmniej sanity, jak najmniej czasu, no mam farta Gambiptis. Ale powiem ci szczerze, że trochę łatwe to wyzwanie z tymi czterema kadzidłami. Chociaż, zobaczymy, może ja tutaj, wiesz, mam 6 min streaka i się obracam w piórka, nie? Żeby nie było, że przegram jak śmieć. Wziąłem kamerę, znalazłem pokój ducha, czyli pokój, w którym opętuje duch. Ten pokój może zostać zmieniony. O, duch właśnie bez żadnego sensownego powodu wyłączył korki. Dobrze. To oznacza, że to nie jest dżin, dlatego że dżin jest duchem, który nigdy nie wyłącza korków. Od razu możemy sobie wykreślić. Teraz wziąłem dowody. Jednym z tych dowodów jest kamera i projektor DOTS i po prostu za pomocą tych dowodów rozstawionych w pokoju, w którym znajduje się duch, jesteś w stanie określić typ ducha, albowiem każdy typ ducha ma swoje dowody. Tylko za pomocą tych DOTS-ów może być ciężko, albowiem jak widzicie są troszeczkę niepoważne. Tam rzuca teraz mocno, nie wiem czy nie zmienił pokoju bardziej tam. Okej, okay, nie mam aparatu, więc tutaj nic nie zrobię. Tu jest dalej mroźny oddech, no duch sobie pozwala na wiele, muszę się opanować. Nie, nie dam rady chyba tak tłumaczyć, ale już te docy, no słabe są. Nie wiem czy to się liczy jako jeden pokój, sprawdźmy ten spirit boxa. Generalnie wykreśliłbym Shade'a, bo mocno agresywny był tutaj. Było widać, że tu jakiś event, tu coś tam. Niby event nie w fizycznej postaci, bo Shade w fizycznej postaci się nie pokazuje. Dziękuję ci bardzo, Moltener, za rajda. Zamknął drzwi w całości? Generalnie wydaje mi się, że to jest Yurei, bo Yurei to jest jedyny duch w grze, który zamyka drzwi w całości. Ale ten duch mógł je po prostu przymknąć. Yurei raczej musi być słychać ten dźwięk zamknięcia. Ja go nie słyszałem, ale może to mój błąd. Wiecie o co chodzi? Że mogłem słyszeć, ale przez moje niedopatrzenie nie słyszałem. Dobra, to nie oni, bo oni nigdy nie robi tego eventu. Został spalony krucyfiks. Nie mam zdjęcia, ale to mnie chyba jakoś super nie interesuje. Przydałoby się zrobić kubkę dla poltergeista, ale przede wszystkim znaleźć dowód. Zgasił światło, znowu, a nie, to jest event. Kurde, to znowu jest event. Bo wcześniej zgasił światło bez powodu i to było dziwne. Z tego względu, że Mara ma tendencję do gaszenia świateł i to często. Jakby często gasiła, to mogłoby być dziwnie. Ale tak jak mówię, no te zamknięte drzwi mnie troszeczkę skonsternowały. Weźmy tutaj te wszystkie rzeczy, zobaczmy jak on będzie sobie radził, jak będzie obok nich chodził. Poltergeist powinien to wszystko wypierdzielić po prostu na ziemię. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Ostatnio też poltergeist dużo rzucał, ale się okazało, że to nie jest poltergeist. No więc kurczę, powiem szczerze, już zaczynam się nie ufać sobie. A chcemy zrobić win streak 25, nie? Znowu spalony krucyfiks, a to był mój ostatni. Zostawimy tutaj kamerę. Tu są te docy, zamkniemy to. Zobaczmy czy są docy, zobaczmy czy są orby. Na pewno jeden dowód by nam sporo rozjaśnił. Nie sprawdzałem też mroźnych temperatur za bardzo, nie? Bo ten termometr jest problematyczny. No orbów i doców chyba nie ma. Ewentualnie te docy, jeszcze po prostu trzeba poczekać. Ale orbów nie widzę i wątpię, że się pojawią. To może być wright, tak teoretycznie, nie? Może być. Wykreślam Gorillo, bo zmienił pokój. W rzeczy samej, wykreślam Gorillo, bo zmienił pokój. Hunt. Prędkość bardzo normalna. Jak tu przyjdzie, to mamy problem. Prędkość normalna, czyli wątpię, że to Moroi. Dlatego, że nie brałem w ogóle leków. I cały czas słyszę, że czymś rzuca. Przeszedł przez sól. To nie wright. No rzuca tak konkretnie, ale czy aż tak? Jakby go wziąć w obroty wokół tego stołu? Skończył się, trochę rzucał.
No ja czuję, że to jest poltergeist, ale jakbyśmy znaleźli chociaż jeden dowód potwierdzający to, nie? Na przykład mroźne temperatury. O! 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 No! I to jest to! I to jest ten moment! To jest ten moment, jak bierzemy termometr do ręki, wszystko staje się jasne, super! Czyli mroźne temperatury, a... To nie może być poltergeist. Dosłownie to nie może być poltergeist. Ja byłem przekonany. Przekonany byłem. No mimik, czyli mimik? No ale zobaczcie, no ale jak mimik, jeżeli nie ma orbów? Stanę sobie tak, żebyście może co nieco widzieli. Moroi będzie szybszy, Hantu musi mieć mroźne, ale Hantu jest szybki w tych mroźnych. A ten duch definitywnie miał normalną prędkość. O! Ale zostaje Jurej! Twinsy mają różną prędkość, demon... Całe szczęście mamy większą ilość kadzidł. Dobra, słuchajcie, proszę o stoper. Teraz na Hancie wejdziemy, użyjemy kadzidła, a potem użyjemy kolejnego kadzidła i zobaczymy, jak to jest. Moroi za wolny. Mimik nie ma orbów. Dobra, sprawdźmy Onryo też może za pomocą. Wywalmy ten aparat, bo to mnie nie obchodzi. Nie muszę robić przecież perfect gierki. Wezmę sobie świeczkę i po prostu sprawdzimy w ten sposób. Jak będzie Hunt, to pamiętajcie, w momencie jak spalę kadzidło od razu stoper. A jak to jest Onryo jakimś cudem, a Onryo już nie raz nam krwi napsuł. Nie raz, nie dwa, nie trzy. Więc lepiej miejmy się na baczności. On chyba jest teraz w piwnicy. Chyba tak. Dziadek. Troszeczkę szybszy, bo się rozpędził, bo mnie widział. Nie dajcie się zmylić. Musimy zejść na dół i nie spaliłem kadzidła, ale to dlatego, że chcę jeszcze troszeczkę z tą świeczką przetrzymać, nie? Tutaj możemy dać ewentualnie trochę soli, żeby potencjalnie go spowolnić, jakby mnie gonił. No i Jurej, no mógłby zamknąć coś jeszcze, nie? Hunt jest, a świeczka chyba nie ruszona. Palę kadzidło, proszę o sprawdzenie, stoper, czekamy minutkę. Co za pet? Nie wytrzymam, no prawie mnie złapał! Jeszcze nic nie widziałem przez to, że to światło było z dupy zgaszone! A te drzwi czemu są zamknięte? Co jest? Czemu one znowu są zamknięte? To Jurej zamyka, czy to przez jakiś event? Bo duchy też zamykają przez eventy, nie? Minuta minęła, dobra. Ja wątpię, że to demon, ale jest ostro aktywny, nie? Może, kurde, tak. Nigdy nic nie wiadomo. Minuta 30. No, to nie demon. Gdzie jest to duszysko, psisko? No nie gadaj, że dalej tu. On jest dalej w piwnicy. Znowu spaliłem kadzidło, bo się wystraszyłem. Sprawdzajcie znowu stoper, już ostatnie podrygi. Ale to Jurej, Jurej też ma moc nawiedzania gracza? Kurde, się wystraszyłem, że tu jest. Nie, zaraz spadnę przed tą grą. Dobra. Znowu stoper, mamy ostatnie kadzidło, masakra. Demona wykreślamy, jeżeli to będzie demon, to ja nie gram w tą grę więcej, po prostu. Jeżeli to będzie demon, nie gram w to, nie ma to sensu. Nie wiem, czy Jurej nie zalicza się też do duchów, które nawiedzają gracza. Okej, koniec. Czy ta świeczka dalej się pali? Dalej! No to nie może być Onryo, Onryo wykreślam, no bo co, ten duch dalej tu jest, tak? No dawaj, mroźny oddech. Żebym wiedział, że dalej tu jest i że nie gasisz świeczki. No gdzie ten mroźny oddech? Halo? Może zmienił teraz, ale był tu. No już chyba nie ma. Co za pet. Nie mogę z tego ducha, no. Gdzie teraz jesteś, cwaniaku? Garaż? Czy drzwi są gdzieś zamknięte? Bo ten Jurej jakby jeszcze raz zamknął drzwi, to by rozwiał wątpliwości. On idzie gdzieś tam z domu w ogóle. Ciary miałem, ej kurwa, ale mnie zciarowało. Ej, on tak zaczął przyspieszać jeszcze jak nie widział. Nie no, ciarki jak ta lala. A tu znowu zamknięte drzwi. Od eventu czy od czego? Bo ja się już gubię, no. Skąd przychodzi ten cwaniak? Powiem tak, chcę, żebyście wiedzieli jedną rzecz. Ja wiem, że przeciągam tę rundę, ale ja po prostu nie chcę przegrać, bo tak. Jest szansa, że to jest Jurej. Dużo eventów, na początku widzieliśmy, jak zamknął drzwi. Tutaj jeszcze co chwilę są drzwi od garażu zamknięte, to jest dziwne. Ale
No, nie widziałem na własne oczy, jak zamykał. A mamy jeszcze jedno kadzidło i jeden lek. Uważam, że powinniśmy do końca. Twinsy, jeszcze trzeba się przyjrzeć na pewno tempowi twinsów. Raz jest wolniejsze, raz jest szybsze. Dobra, ja bym wywalił ten termometr i wziął lek. Na wszelki wypadek, jakbym speeda potrzebował, bo ten lek daje ci speeda na 10 sekund, to jest mocne. Poczekaj na głupi ruch ducha. Chciałbym, nie? Tylko teraz pytanie, kto tu jest głupi, jak ja nie wiem, gdzie jest nawet pokój. Prędkość normalna. Ani szybki, ani wolny. Moim zdaniem to nie The Twins. Czyli zostaje tylko Jurej. Nie, ja jestem już w kropce. Też myślę, że to jest Jurej. Ale to nie powinno się wydarzyć, że Jurej hantuje z innego pokoju niż ten, w którym jest. A The Twins mają to do siebie, że właśnie jeden jest w jednym pokoju, a drugi na przykład może schantować z drugiego. Ja to tak rozumiem. I dlatego, skoro w tamtym pokoju nie ma mroźnego oddechu, a on hantuje z tamtego pokoju, to się boję. To się boję, no. Prędkość? Totalnie normalna. To nie mogą być twinsy. Powiem tak. Wydaje mi się... Nie ma co. Już naprawdę nie ma co. Już naprawdę nie ma co. Zrobiłem wszystko, żeby to wygrać. No co, mam jeszcze godzinę stać i czekać, aż zamknie drzwi potencjalnie, albo sprawdzać tempo? Ewentualnie to może być mimik. I nie dał mi dowodów. Tu jest znowu mroźna temperatura, ją dalej tu jest. No dobra, postawię tu kamerę, ale z drugiej strony może jest mroźny oddech, bo kurwa pada śnieg, a korki są wyłączone. Też jest taka opcja. Ja pierdzielę. Normalne tempo. Idzie tu? Że da się ukryć za tym gównem! Nie wierzę! Nie, dobra! Jurej, błagam, nie zepsuj mi tego winstreaka! Ja już mam dosyć, ja już mam dosyć! Twinsy mają normalne tempo, gość się zachowuje totalnie dziwnie. Ja spaliłem mu kadzidło na porcie, a on dosłownie po tym kadzidle, jak się odmroził, to wlazł do pokoju, w którym byłem. CO?! Onryo! Jaki ja cię nienawidzę! Jaki ja cię nienawidzę, Onryo! Chciał, ktoś przykryje się parlant. Przysięgam! Co? To nie jest komputer! To nie jest AI! Onryo to jest prawdziwy duch, który mnie nawiedza i pluje mi w twarz! Mam nadzieję, że większość z was, która tutaj jest, wie, jaką ja mam historię z tym duchem! To jest nierealne! To jest nierealne! Siedziałem w jego pokoju i sprawdzałem, czy nie gasi świeczki. Regularnie sprawdzałem, czy nie gasi świeczki. Regularnie! Nigdy nie gasił. Nie, no nie wierzę w to po prostu! Co jest?! Ej, no przysięgam, to jest nierealne, że takie coś się wydarzyło. Winstreak zero, nie? No i tyle, miał być stream bez przegranej. Skawa powiedział, że mam zrobić 25 winstreaka. Zrobiłem wszystko, co mogłem, nie? A po prostu Onryo po raz piąty w moim życiu potraktował mnie jak śmieciak.